Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam w piątym odcinku naszego cotygodniowego programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Mój program nadawany jest na żywo na YouTubie, na Facebooku, w przyszłości na naszej własnej również stronie. Piątki od godziny 17 do 19 z przerwami na piosenki. Za każdym razem gościem bądź gościnią, jak kto woli, mojego programu jest któraś z polskich intelektualistów, intelektualistek, twórców. Gościliśmy już kilka znanych postaci. Ostatnio był z nami pan profesor Zbigniew Mikołajko. Odcinek już jest piątym z kolei. Dopiero teraz gościmy panią, kobietę, o której zaraz coś powiem, panią doktor, panią profesor Agatę Araszkiewicz. Mam nadzieję, że w przyszłości ten parytet się ustali. Przypadkiem było więcej mężczyzn, bo akurat miałem problemy z umówieniem się z paniami, z którymi się chciałem umówić. Jak to bywa, mężczyźni w średnim wieku mają już takie kłopoty, ale to się zmieni. Przypomnę, że nasza radiostacja jest medium obywatelskim, a więc no, nie do końca profesjonalnym, profesjonalizującym się na własną rękę, co wymaga pewnych środków. Do tego bardzo proszę wszystkich słuchaczy, którym się nasze audycje podobają, o to, żeby weszli na zrzutkę i coś nam wpłacili. Szczególnie też dziękuję tym, którzy no bardziej nas sponsorują od pozostałych. Taką osobą, dzięki której dzisiejsza audycja dochodzi do skutku, jest pan Tomasz Barowicz, który jest naszym wydawcą samym. Realizacja jest w rękach pana Krzysztofa Kołaczka. Bardzo dziękuję. Będzie nam puszczał piosenki i będzie pilnował nas, żeby wszystko szło jak należy. Wracam do przedstawienia naszego gościa czy gościni. Ja mam jeszcze kłopot z tym słowem, ale może się trzeba przyzwyczaić, że to nie wiem, czy Agata akurat go używa, czy nie, wypowie się w tej sprawie. Otóż, drodzy Państwo, no, każdy nasz gość jest szczególny. Agata jest szczególna przez to, że reprezentuje taki najbardziej, ja to w każdym razie tak widzę, najbardziej taki oświecony, pogłębiony intelektualnie, już taki bardzo samoświadomy i wyzbyty kompleksów nurt feminizmu. Jest, oczywiście jest Polką, ale tak naprawdę jest intelektualistką międzynarodową, bo pracuje, mieszka w Brukseli, a więc w Belgii, ale pracuje częściowo w Paryżu. Wykłada gender studies na jednym z paryskich uniwersytetów, więc jest profesor, możemy do niej mówić, pani profesor. Jest też wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim, ma tam też swoje zajęcia z ramach tak zwanych gender studies. I jest, no właśnie, jest specjalistką od spraw szeroko rozumianego feminizmu, ale głównie od strony filozofii i literatury. Chyba z wykształcenia jest literaturoznawczynią, takim krytykiem czy krytyczką feministyczną, krytyczką literacką. Jest między innymi autorką książki, prac, wystaw poświęconych Zuzannie Ginczance. Od czego zresztą, od tego tematu Ginczanki bym chciał zacząć naszą rozmowę, bo ten temat jakoś tam jest mi bliski i sama postać Ginczanki. W każdym razie Agata współodpowiada razem z Izoldą Kiecim, pewnie paroma jeszcze osobami, za to ponowne odkrycie, a może pierwsze odkrycie Ginczanki, które gdzieś tam mniej więcej 20 lat temu nastąpiło w Polsce i ta postać jest coraz bardziej żywa i interesująca dla kolejnych młodszych czytelników czy uczestników życia kulturalnego.
No więc jest literaturoznawczynią, ale dla mnie jest jeszcze ciekawsze to, że jest filozofką i reprezentuje ten właśnie taki już wyzwolony z wyzwolenia, wyzwolony z historii emancypacji, a więc tego feminizmu walczącego o równe prawa mężczyzn i kobiet, wyzwolony nurt feminizmu, który jest mi bardzo bliski. Jako mężczyźnie, jako filozofowi, dlatego że to nie są już panie, które walczą jakoś z tą opresją męską, z tą przewagą mężczyzn. Raczej sprawa płci jest dla nich uniwersalną, wspólną sprawą wszystkich ludzi, jak również mężczyzn. I wyzwolenie, czy też pewna relaksacja tych stosunków między płciami, jakoś intelektualne i kulturowe zapanowanie nad kwestią płci. Dlatego nurtu feminizmu, bo już w pełni dojrzałego, to jest sprawa całego społeczeństwa. Więc nie chodzi już tylko o to, żeby dopuścić kobiety, uwolnić od stereotypicznych ról, od różnych form bardziej czy mniej zakamuflowanej opresyjności. Nie chodzi już tylko o walkę, raczej chodzi o to, żeby tak kształtować pojęcia płci, tożsamości płciowej, świadomości płciowej. Aby było w tym jak najwięcej jakiegoś po prostu komfortu, zdrowia psychologicznego dla wszystkich. To jest wspólna sprawa nas wszystkich. I przez to z Agatą się nie rozmawia, tak mówię o lewicowym mężczyźnie, który jest czasem podejrzewany o dziaderstwo, czyli jest, może być nieco zapóźniony w kwestiach poprawności politycznej. Więc taka osoba jak ja może rozmawiać z Agatą bez lęku, że naruszy jakąś najbardziej aktualną normę gender mainstreamingu, czy jakkolwiek się tam to nazwie, i to daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Więc mamy do czynienia z takim bardzo dojrzałym nurtem feminizmu i bardzo liczę na to, że się wiele dowiemy na ten temat. Nie wiem, czy się nie mylę, wydaje mi się, że gdzieś tam u źródeł tego takiego dojrzałego i empatycznego rozumienia problematyki feministycznej jako problematyki w ogóle ogólnoludzkiej, problematyki doświadczenia płciowości, cielesności, czy też przeżywania życia i swojej cielesnej egzystencji w kulturze i wespół z innymi ludźmi w sposób bezpieczny, empatyczny, mądry, że to wszystko jest gdzieś tam zakorzenione w lakanizmie, a więc takiej późnej, bardzo wyrafinowanej, zaawansowanej formie psychoanalizy. No ale o tym wszystkim się zaraz dowiemy. Będzie to więc audycja w dużej mierze psychologiczna, seksuologiczna, ale trochę też literaturoznawcza, bo te sprawy literackie są Agacie bardzo bliskie. Ja pozwolę sobie zacząć właśnie od takiego pytania, bo właśnie już zobaczymy. Tak, dzień dobry, teraz Państwo też widzicie panią profesor. Ja pozwolę sobie zacząć od pytania o Zuzannę Ginczankę, dlatego że ja mam sam bardzo osobisty do niej stosunek. Moje odkrycie Ginczanki to już jest jakieś 20 lat. Wiesz, powinno być więcej, ale ja się dowiedziałem o istnieniu gdzieś tam na przełomie XX i XXI wieku. I to ta postać i historia młodej poetki, która stała się ofiarą Holokaustu, która wybrała język polski, chociaż to nie było wcale takie oczywiste. No, dla mnie to była jakaś taka emblematyczna postać holokaustowa. Jakoś starałem się jakby wcielić doświadczenie żalu, że to głupie sformułowanie doświadczenia, no taki jakiś żal i ból związany z Holokaustem. Sam jestem dzieckiem osób ocalonych z Holokaustu. Jakoś nadawałem twarz Holokaustowi przez pewien czas, twarz Zuzanny Ginczanki. Aż do momentu, w którym się zorientowałem, że to jest może takie trochę trywialne i niepoważne. A to mianowicie dlatego, że Zuzanna Ginczanka nosi na sobie takie brzemię nadmiaru urody, takiej wielkiej, egzotycznej, żydowskiej urody. No i teraz, jeżeli ktoś jest tak piękny, to robienie sobie z niego czy z niej ikony czegoś tak kulturowo doniosłego i bolesnego jak Zagłada, no zakrawa na jakąś trywialność, więc postanowiłem zdetronizować
ginczankę, żeby nie było wątpliwości, że dokonuje jakiegoś nadużycia przetworzonego, wprawdzie wysublimowanego, ale jednak nadużycia seksualnego i to jeszcze na tle dymiących pieców krematoryjnych. Także zrezygnowałem z tego kultu ginczanki jako reprezentacji Holokaustu i przestałem się przyglądać jej zdjęciom i nauczyłem się już nie myśleć o ginczance jako zamordowanej piękności, tylko po prostu się skupiłem na jej wierszach, na jej twórczości, a jest to twórczość wielka. Gdyby Ginczanka, czyli Zuzanna Ginzburg, żyła dłużej, to pewnie obdarzyłaby nas wieloma tomami wspaniałej poezji, a może i prozy. Są to rzeczy niezwykłe, niektóre wiersze są już powszechnie znane, inne mniej, wydawane są wciąż na nowo. Jak pamiętam, Agata też wydaje jakieś rzeczy Ginczanki. Więc moje pierwsze pytanie właśnie dotyczy Ginczanki. Czy jakbyś, że tak powiem, odniosła się do tych aspektów no, fantomowej cielesności, znanej nam przez zdjęcia, przez jakieś anegdoty, tej cielesności, która jest też bardzo obecna w jej wierszach. Czy taka autorka jak Ginczanka, czy podlega takiej podwójnej fatalności, narzuconej jej tożsamości żydowskiej, znaczy zastanej, prawda, tożsamości żydowskiej, która z nią jest, z którą się urodziła, no i tej tożsamości, w którą wrosła przez kilkanaście pierwszych lat życia, bo w końcu nie była ona wcale oczywista, tożsamości pięknej dziewczyny, a później pięknej kobiety. Czy jest to jakieś wyzwanie dla kobiety, dla artystki, dla poetki i to jest, czy to jest coś zagrażającego, czy coś, co się da oswoić, żydostwo, uroda, czy też jest to coś, co trzeba transcendować, co trzeba przepracować, co trzeba porzucić, z czego się trzeba jakby wykluć do pełni autonomii i samodzielności jako poważny artysta czy artystka. Proszę bardzo, Agata. Dziękuję bardzo, Janku, za przedstawienie takie obszerne. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to pytanie, bo ono jest w jakimś sensie fundamentalne. Nawet dzisiaj myślałam właśnie o tym fenomenie Ginczanki. I to jest taki fenomen, wydaje mi się, w procesie, który rzeczywiście lektura nawet, którą teraz damy, prawda, tego fenomenu za pół roku prawdopodobnie już będzie nieaktualna, teraz jest niezwykła taka dynamizacja, można powiedzieć, czegoś, co moglibyśmy określić jako ginczankologia. Ja zaraz o tym powiem szerzej, tylko może tak sprostuję tytułem twojego wspaniałego wprowadzenia, że rzeczywiście zajęcia na warszawskich gender studies prowadziłam na początku lat 2000, potem wyjechałam z Polski niestety i zdalnie tylko uczestniczę co jakiś czas w jakichś projektach lub konferencjach, natomiast jestem związana też z Uniwersytetem Brukselskim, Université Libre de Bruxelles, Katedrą Slawistyki, to jest świeża współpraca zawiązana w zeszłym roku i tutaj obiecujemy sobie daleko idące rozwijać projekty właśnie z Polską, na linii Bruksela, Polska, Warszawa i inne ośrodki akademickie, więc to tak chcę to zapowiedzieć, bo czasami życzenia, prawda, które wypowiadamy się spełniają, jest ta moc wypowiedzi. Natomiast właśnie twoje pytanie fundamentalne. Ja jestem w takiej ciekawej teraz sytuacji właśnie też badawczej, prawda, bo to jest prawda, że ja opublikowałam swoją książkę o Zuzannie Ginczance, to była moja pierwsza książka w 2001 roku, to był efekt mojej pracy na seminarium Marii Anion, nazywało się to Melancholia Zuzanny Ginczanki, wypowiadam wam moje życie i tam próbowałam opisać właśnie jej poezję, tak jak gdyby zastosować taki powiedzmy symboliczny wymiar do czytania poezji i biografii symbolicznej właśnie Ginczanki. To znaczy, kim jest kobieta pisząca te wiersze, prawda? I jak te wiersze się funkcjonują w kontekście też właśnie jej śmierci, w stosunku do właśnie
powiedzmy, nie wiem, kanonu literatury polskiej do matrycy literatury polskiej, prawda, do matrycy kanonu literatury polskiej, dlatego że Ginczanka jest ciągle rodzajem takiego wyzwania, mam wrażenie. Ona była tym wyzwaniem 20 lat temu, 30 i mimo, że powstało dużo prac o tym i ona dzisiaj właściwie jest w mainstreamie kulturowym i literackim, ona wydaje mi się ciągle właśnie pozostaje wyzwaniem. Kiedy wraz z Sermenem Beglerianem oraz całym zespołem stworzonym z kuratorek z Muzeum Literatury oraz Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej przygotowywaliśmy wystawę o Zuzannie Ginczance, bo moja książka to jest jedna rzecz, ale rzeczywiście w pewnym momencie zdecydowałam się na taki szalony projekt właśnie z znanym warszawskim kuratorem sztuki Sermenem Beglerianem, czyli wystawę sztuki współczesnej poświęconą poetce. Na końcu tej wystawy była konferencja i rok temu wyszła książka pokonferencyjna. Wydaliśmy też katalog do wystawy, który był taką moją koncepcją różnych tekstów, bardzo krótkich, ale jak największej liczby takich świetnych, flaszowych tekstów właśnie o Ginczance. I w międzyczasie wydałam tomik jej poezji, czyli rzeczywiście jak gdyby jest tam ta pewna pula tych publikacji. I można powiedzieć, że wydaje mi się, że kiedy pracowałam nad tym i wydałam książkę na początku lat 2000, to jak gdyby to, co wtedy było konieczne dla mnie, to czego mi brakowało, to czego nie było, to właśnie nadać taki symboliczny sens życiu i pracy Ginczanki, prawda? Kto to był? O co to chodzi? To ona ginie jako bardzo młoda kobieta, wiersze pisze jako bardzo młoda osoba i wydawało mi się, że nie ma, jest jakby, mamy do dyspozycji właśnie dzięki niesamowitej pracy Izoldy Kiec wyedytowane rękopisy, wiersze fascynujące, zupełnie młodej dziewczyny, która w jakimś sensie filozoficznie właśnie przepisuje świat, ale tak jak gdyby nie wiadomo, jak to rozumieć, prawda? I ja właśnie zaproponowałam taką lekturę bardzo radykalną, to znaczy zobaczyłam Ginczankę jako takie wyzywające miejsce właśnie wobec kodu, powiedzmy, literackiego polskiego, wobec DNA polskiego, polskiej takiej matrycy kanonicznej literackiej, ponieważ właśnie to jest osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa, która rewolucjonizuje w jakimś sensie tę hierarchię literacką dwudziestolecia, sposoby pisania, sposoby mówienia, która uczestniczy w tym procesie, który w dwudziestoleciu był silny, który nazywamy procesem właśnie feminizowania prozy, czy feminizowania wizji świata, czy właśnie takiej jakby spełnionej fazy autoświadomości feministycznego ja, bo literatura lat 30., to o tym napisałam kolejną książkę, Rozkwit kobiecego pisania właśnie w tym polskim dwudziestoleciu i to się nazywa Zapomniana rewolucja. Ten okres lat 30. to jest rzeczywiście rewolucja estetyczna, która moim zdaniem jeszcze do dzisiaj nie została całkowicie przyswojona w jakimś sensie w takiej samoświadomości literackiej. I ona właśnie niestety jej jakby obecność na początku miła ta uroda właśnie, ta tragedia, można powiedzieć, bycia piękną Żydówką, która no, oczywiście dawała wielki triumf towarzyski i legendę, o której nawet Gombrowicz pisze we wspomnieniach polskich i tak dalej, ale równocześnie wykluczała, to był świat literacki szalenie też zmaskulinizowany, ta feminizacja się odbywa, ale ona jednak się bardziej odbywa na kartach książek niż w życiu towarzyskim. I ona jednak funkcjonowała właśnie na zasadzie takiego kobiety trofeum w pewnym sensie, która nie chciała być tym trofeum. I z tych licznych opowieści, które o niej wiemy, to wiemy, że była tym obiektem zalotów, ale te zaloty jak gdyby odrzucała, a dla mnie w swojej poezji zapisywała projekt właśnie takiej podmiotowości twórczyni, twórczej podmiotowości, czyli właśnie rzucała wyzwanie światu i zastanym wizjom, na przykład właśnie sposobu binarnego rozumienia świata, czy hierarchicznego, kobiety, mężczyzn, ludzie, zwierzęta i po prostu wywracała to w swojej poezji, prawda? Zajmowała się też takimi toposami typu właśnie Adam i Ewa, czy jakieś takie starobiblijne toposy, wszystko to, co opisuje świat, co jest w zasobach kultury, jako takie dane, ona to wszystko od nie wiem, od kiedy zaczynała pisać, miała 10 lat, ale kiedy ma 16 lat, to już pisze takie teksty naprawdę fascynujące,
i cały czas jak gdyby rewoltuje te znaczenia, cały czas subwersuje, cały czas je przewartościawia. Właśnie wypowiada za stanem prawa, wypowiada posłuszeństwo za stanem rygorom, a ta sytuacja jest trudna, bo oczywiście tutaj nadchodzi, życie się bardzo faszyzuje, również w Polsce antysemityzm się nasila, już koniec lat 30. przecież to jest sytuacja dosyć tragiczna, a później jest wojna, czyli już realne zaszczucie, zagrożenie życia, no i też śmierć właśnie w takim, w tej holokaustowej, tragicznej, prawda, scenerii, według właśnie tej strasznej zasady takiej okrutnej śmierci, bezlitosnej, a tak jak gdyby dla mnie ona do końca jest właśnie tym kimś, kto potrafi się przeciwstawić jak gdyby nawet z zagrobu temu swojemu tragicznemu losowi, wypowiadając mu jak gdyby właśnie posłuszeństwo, wypowiadając innym prawo do decydowania o sobie. I dla mnie to właśnie było najważniejsze, żeby pokazać tam właśnie taką estetyczną klamrę melancholii w takiej długiej tradycji właśnie obecności melancholii, prawda, jako sposobu opowiadania świata w tradycji zachodniej, ale właśnie tej melancholii, która ona przysługuje geniuszom, prawda, ona przysługuje tym właśnie wybranym jednostkom i chciałam właśnie pokazać w Ginczance geniusz. I w pewnym sensie wydaje mi się, że mi się udało właśnie to, że te podwaliny właśnie czytania tej pięknej, wierszy pięknej Żydówki, zadawania sobie pytania, co jest ważniejsze właśnie, czy tak jak współcześni bardziej analizowali tekst jej ciała, jak napisałam, niż ciało jej tekstu, bo ta jej poezja jest szalenie somatyczna, organiczna, taka frenetyczna, bardzo bliska jak gdyby ciała, a zarazem jest wymagająca, wydaje mi się, że nawet można bez pewnej refleksji w ogóle przejść, koło tego nie rozumiejąc właściwie z czym mamy do czynienia. I to jest właśnie coś takiego, co było dla mnie najważniejsze. I teraz bardzo się cieszę, że Ginczanka jest takim mainstreamem literackim. Jestem w przededniu wznowienia swojej książki, prawda? Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, żeby badać to, co się dzieje, ale mam takie wrażenie, że właśnie najpierw była właśnie ta nieobecność Ginczanki, a później jak gdyby jej powrót, troszeczkę taki powrót zombie, to znaczy, tak jak wspominasz, więcej niż 20 lat temu, prawie, wydaje mi się, nawet możemy mówić chyba o 30 latach, były około 30 lat temu opublikowane, wyedytowane z rękopisów w takiej szerszej formule wiersze Ginczanki właśnie przez poznańską polonistkę Izoldę Kiet, dla której to była też osobista fascynacja. A tak naprawdę obecnie mamy taką intensyfikację właśnie książek o Ginczance, wystąpień i taką pewną frenetyczność badaczy. Mam takie wrażenie, że Ginczanka jest takim zjawiskiem, który badacze wyrywają sobie nawzajem, a być może albo nie lubią się nim dzielić. I nie ma właśnie za dużej takiej współpracy, bym powiedziała, takiej atmosfery może współpracy właśnie między badaczami, a jest poczucie takiej właśnie osobności. Ja mam takie wrażenie, że to jest taka jak gdyby faza po tej fazie nieobecności, faza takiej właśnie frenetycznej obecności. Ale to, co mnie trochę niepokoi, i tutaj może bym zrobiła taką małą aluzję, jeżeli pozwolisz, to właśnie to, że ta lektura, która dominuje moim zdaniem trochę życie kulturalne, jest taką szalenie polonocentryczną, wygładzającą kanty Ginczanki. Ja na przykład w swojej interpretacji kładę nacisk na taką swoistą radykalność. Taką radykalność gestu, jakby właśnie tekst, który cały czas przewartościowuje kulturę, tu mam na myśli zespół wierszy, prawda? I w końcu i najsłynniejszy ostatni wiersz Nomnis Moriar, choć wiele innych jest również już dzisiaj bardzo słynnych, ale w którym tym wierszu ona tak jak gdyby zrywa pakt z polskością, znaczy wiadomo, że język polski to było coś, co wybrała i co było jej taką zbudowaną dla siebie tożsamością i w tym ostatnim wierszu ona, który jest jej wierszem grobem, niezagojoną raną, mówimy, ona jak gdyby wypowiada też po tej polskości, bo w jakimś sensie przez nią ginie, tak? Bo ginie, jako donosi na nią polska dozorczyni, ona później ucieka i to, ta dozorczyni była we Lwowie, a Ginczanka później jest w Krakowie, ale też musi bardzo się ukrywać i ostatecznie prawdopodobnie nie ginie wskutek bezpośredniego donosu sąsiadów, tylko wpadki jednego z przyjaciół, który ją ochraniał. Ale jednak ta sytuacja właśnie tego donosu, niebezpieczeństwa, tej polskości, która jest wyrokiem, jest bardzo silna. I wydaje mi się, że wszystkie lektury, które właśnie radykalizują sens Ginczanki,
są dzisiaj pożądane i uprawomocnione. I tutaj robię aluzję do takiej sytuacji właśnie, żeby oddać taki może przykład tego, a chętnie o tym opowiem, bo nad tym pracuję, zastanawiam się, przygotowując wstęp do tego drugiego wydania, że w te wakacje na festiwalu Lublin Miasto Otwarte Adam Rzepecki, znany artysta związany z Łodzią Kaliską, przedstawił taką pracę neon na jednej z kamienic, jak gdyby powiedzmy no, ukrytej troszeczkę w uliczkach, Chominowa, prawda? Neon, który jakby był nazwiskiem właśnie tej donosicielki. No i pierwotne akcje na ten neon, wyrażone w głównych mediach i w wysokich obcasach, i w polityce, i na Onecie, i również w mediach społecznościowych, pierwotne reakcje na ten neon były szalenie pełne oburzenia. I rzeczywiście pierwszą osobą była Izolda Kiec, która tak jak gdyby zaatakowała neon, oskarżając Lublin o antysemityzm, artystę o poczucie najwyższej hańby i jak gdyby zarzuciła mu jakieś braki wiedzy i tak dalej. Adam Rzepecki fastuje się Ginczanką również kilka dekad, więc tutaj te braki wiedzy to trochę bezpodstawne. Ale ja przygotowałam w związku z tym w magazynie Szum razem z Sermenem Peglerianem takie dosie tekstów właśnie. Chominowa to nie puste imię. To jest aluzja właśnie do ostatniego wiersza Ginczanki, gdzie ona bierze słynny romantyczny cytat: lutnia to nie puste imię i tak jak gdyby opisuje tę lutnię jako swój wyrok śmierci, poezję jako cyrograf, polską poezję jako cyrograf. I tam w tym dosie, w tym bloku tematycznym są teksty, ja poprosiłam rozmaite osoby, żeby się wypowiedziały. Badaczy Holokaustu, prawda, Elżbietę Janicką, Annę Tokarską-Bakier, Bożenę Kew, Janka Grossa, a więc rozmaite osoby również ze świata sztuki i literatury, i jak gdyby każda dała inną lekturę tego, i wydaje mi się, że dzięki temu można zobaczyć, że po prostu można zobaczyć, jak gdyby przenieść właśnie poziom refleksji i posunąć znaczenie Ginczanki, to znaczy, że ona jest dla nas ważniejsza właśnie jako radykalna, właśnie jako ta, co destabilizuje sensy, właśnie jako ta, co niepokoi, właśnie zgodne moim zdaniem z dziedzictwem Ginczanki jest jak gdyby wykonanie tego neonu i powieszenie go, tak jak to zrobił Adam Rzepecki, ponieważ ten neon nas interpeluje, on nas destabilizuje, on nam nie daje spokoju, bo ja uważam, że Ginczanka nie powinna nam dać spokoju dzisiaj, tym bardziej dzisiaj, może nawet bardziej niż jeszcze parę lat temu, ale to jest bardzo przyszłościowa sprawa. Ginczanka stanowczo jest bohaterką przyszłości, jako właśnie outsiderka, która czerpała siłę z tego outsiderstwa, ale która po prostu jak gdyby może być z nami, ale pod warunkiem, że my się zmienimy, że my się zaadaptujemy, że zrewolucjonizujemy sposób, w jaki literatura i kultura polska sama siebie opisuje, prawda? A dopóki ona pozostaje polonocentryczna, dopóty, mam wrażenie, właśnie taka twórczyni jak Ginczanka jest ciągle na takim cenzurowanym, ciągle kto inny daje jej przepustkę, kto inny ją legitymizuje, kto inny sprawdza, czy inni mają te legitymacje do zajmowania się Ginczanką, i tak jak gdyby ta radykalność się wyciera, pozostają takie gładkie kanty. I to, co z perspektywy wydaje mi się takiego cogito kultury polskiej powinniśmy właśnie o co dbać jak najbardziej, to jest właśnie to, co nie pozwala nam spokojnie siedzieć i w Ginczance, prawda? No i właśnie polecam ten blok tematyczny, ale no mam nadzieję właśnie, że w jakimś sensie w tym przypadku o ten moment biografii symbolicznej Ginczanki istnienia, prawda, w recepcji udało się zawalczyć właśnie jakoś tak pozytywnie. Ale to są bardzo ciekawe sytuacje. Ja bym jeszcze chciał to pociągnąć, pozwolę sobie na odpowiedź na to, co usłyszałem z góry, uprzedzając, że po mojej wypowiedzi zagramy piosenkę, a mamy bardzo ładne piosenki, a dzięki temu uzyskasz więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym, o to zapytam teraz. Otóż tak, rzeczywiście jako Polak, wprawdzie Żyd, ale przecież Polak, czuje się trochę przerażony, że Chominowa to jest teraz jeden z jakichś eponimów polskości i Polska, naród polski w pewnym aspekcie jawi się jako naród Chominowy i klonów Chominowych.
I ona też jest kobietą i Chominowa nawet znana jest nam z wyglądu, jest jakimś kontrapunktem dla tej bardziej efektownej i uprzywilejowanej kobiecości Zuzanny Ginczanki. I biedna Chominowa jest no, jakoś bardzo, można powiedzieć, pokrzywdzona w tym swoim byciu złą kobietą, złą Polką, złą chrześcijanką. Ona tak samo musi nieść, unieść niemożliwy do uniesienia los, którym jej przypadł w udziale personifikacji takiego endemicznego, ludowego, słowiańskiego antysemityzmu. Więc ja odczuwam coś w rodzaju kulturowego współczucia wobec Chominowej. Bardzo dobrze, że taki neon powstał. Chominowa ma prawo, że tak powiem, też manifestować swoją złą naturę i swoją winę, ale też przez winę się uczestniczy w całej tej tragedii życia i historii. Tak czy inaczej Chominowa jest jakąś twarzą Polski i Ginczanka jest też jakąś twarzą Polski i razem tworzą jakiś dramat, który jest już tylko dramatem historycznym, ponieważ osoby z tego pokolenia już odeszły. I moje pytanie, które jest kontynuacją wcześniejszego, bo cały czas pytam o urodę, cielesność i o to, jak z przymusu manifestowania czy borykania się z nadaną, narzuconą tożsamością, taką właśnie no, płciową, etniczną, jak się można wyemancypować z tego przymusu i zrzucić jakieś przekleństwo, które wiąże się z przywiązaniem do stereotypów żydostwa, czy do kwestii żydowskiej z jednej strony, no i z drugiej strony związanych z tymi stereotypami wynikającymi z urody, atrakcyjności, stereotypami, które wymuszają trochę też na mężczyznach takie właśnie oblepianie wzrokiem kobiety, twórczyni, autorki, poetki, którą widzą najpierw jako atrakcyjną, bardzo inteligentną dziewczynę, a dopiero później jako autorkę, czyli ten męski pierwiastek wysublimowanego i odcieleśnionego tworzenia jest w tym przypadku trudniejszy do wyeksponowania. Więc cały czas jestem w tym temacie, ale i chcę to drążyć, ale chciałem zaproponować taki eksperyment myślowy, bo przecież tak naprawdę spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o feminizmie, seksualności, o przeżywaniu męskości, żeńskości, kobiecości i o tym, co możemy zrobić z tym, że jesteśmy tak uwikłani w to wszystko i musimy tymi kobietami i mężczyznami być, czy chcemy, czy nie. Jesteśmy wszyscy trochę biedni z tymi, trochę bezradni, trochę sfrustrowani. No, Ginczanka jest jakimś punktem wyjścia i to ten eksperyment myślowy jest taki. Wyobraźmy sobie, że Ginczanka przeżyła wojnę. W związku z tym musiała wybrać, czy będzie mieszkać w Polsce, czy za granicą, a jak za granicą, to w świecie, czy w Izraelu. No po pierwsze, po drugie, przeżywszy wojnę, żyłaby dalej, pewnie dość długo, i musiałaby się zestarzeć, musiałaby oddać przeszłości tę urodę razem z tym przekleństwem tej urody. A co więcej, musiałaby żyjąc zajmować stanowisko w różnych sprawach, stanowisko polityczne, stanowisko filozoficzne, niekoniecznie stałaby się, powiedzmy sobie, feministką, niekoniecznie byłaby osobą, że tak powiem, wystarczająco lewicową, a może właśnie byłaby, ale uwikłałaby się w coś, co no, trzeba by potem jakoś usprawiedliwiać albo co budziłoby jakąś konfuzję. No, dajmy na to, zostałaby w Polsce i zapisała się do partii, to też tego wykluczyć nie można. Chciałem więc zapytać o ewentualność tego, tak, o tę ewentualność, że ona przeżyła wojnę
Ten jej dorobek literacki rośnie i te przedwojenne i wojenne wiersze no, są z biegiem czasu obciążane tą późniejszą biografią i przesłaniane przez tą nowe odsłony osobowości i życia Zuzanny Ginsburg. Czy to zatrzymanie, śmierć młodego poety, no bo to jest też przypadek młodo zmarłego poety, no nie na Suchoty w tym wypadku, tylko w Holokauście, no ale też miała szczęście w cudzysłowie młodo umrzeć i te wiersze są przez to czyste i młode. Czy gdyby one się zestarzały razem z nią i by zostały tak można powiedzieć, przypruszone tym kurzem jakiejś słabości czy pospolitości i późniejszych losów, jakoś skażone, bo życie każdego człowieka, czym jest dłuższe, tym bardziej jest jakieś takie no, w różnych aspektach i pospolite, i uciążliwe, i nieatrakcyjne, i zbierają się różne zasługi, ale zbierają się różne błędy, różne słabości dochodzą do głosu i tak dalej. No więc ta Ginczanka też byłaby niedoskonała. Jak ta ewentualnie niedoskonałość mogłaby wpłynąć na tę poezję i na jej odbiór? Bo jeżeli my jesteśmy tak bardzo uzależnieni od tego mitu młodej, pięknej Żydówki, która stała się ofiarą Holokaustu i wszystko jest takie tutaj czyste, dźwięczne, jednoznaczne dzięki temu i możemy ją idealizować i sakralizować, jak się komu podoba, a w każdym razie jest osobą nietykalną jako ofiara Holokaustu, bo cokolwiek można by powiedzieć nie ani krytycznie, to zakrawałoby na, czy mogłoby zakrawać na antysemityzm. Więc w ramach tego eksperymentu myślowego chciałem zaproponować takie wyzwanie dla literaturoznawcy na okoliczność, gdyby tej tarczy ochronnej miało nie być. I co wtedy? Kim byłaby Ginczanka jako pisarka, poetka, która po prostu żyła, tworzyła, miała jakieś poglądy, być może kontrowersyjne, różne rzeczy robiłaby w życiu, niekoniecznie podobające się wszystkim. I też nie byłaby już piękną młodą Żydówką, tylko na przykład starą i brzydką Żydówką. To po przerwie, teraz piosenka. Przy tobie Liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie Liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą, przy tobie Liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Zaczęła twardą łódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej thank you.
przytopie liza za zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę wokół, chodę wokół. Był piekarczyk bardzo ładny, aniołek grzecznie kochał Jadwigę Gąsiorek. Lecz ta Jadwiga podła była, strasznie kochanka zdradziła, chciała. Prawdą żył piekarz za zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę wokół, kolkę wokół. Czy to bieli za zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną. Gwiazdeczki tuli, tuli, w tem żywą wodę otruli. Przyszli po nocy jak z piekła, żywa woda się wściekła. Śmiertelnym dyszy woda tchem. Dzień dla niej nocą, nocka dniem. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj. I żywą wodę, wodę Kaguma, żywa woda, to był przerywnik naszej audycji Mondrale. Dziś jest 5 lutego 2021 roku. Audycja Mondrale nadawana w każdy piątek między 17 a 19 w Radiu Reset Obywatelski. Gościem dzisiejszej audycji, dzisiejszego odcinka jest pani profesor Agata Raszkiewicz, literaturoznawczyni, specjalistka w zakresie gender studies, mieszkająca w Brukseli, ale związana także z Warszawą i również z Paryżem, działaczka feministyczna porozumienia kobiet. Rozmawiamy o feminizmie na tle problematyki Zuzanny Ginczanki, którą się Agata zajmuje. I przed tą przerwą zadałem takie pytanie o to, co by było, gdyby Ginczanka żyła i jakby to mogło rzutować na odbiór jej wierszy. Ale tak w ogóle kręcimy się wokół tematu przekleństwa urody, a więc i tej, nie wiem, męskiej pożądliwości i damskiej zazdrości czy resentymentu, bo tak naprawdę chodzi nam w tej rozmowie o cielesność, urodę, płciowość, seksualność, no i o ten cały krąg doświadczeń, problemów, z którymi próbuje się zmagać filozoficzny feminizm, które są no, coraz bardziej doceniane i jakoś przepracowywane również w życiu społecznym, w kulturze współczesnej. Także oddaję głos na powrót Agacie. Słucham twojej odpowiedzi.
Więc może ja bym zaczęła od tego, że pytanie to skierowane jest do mnie już nie jako do badaczki, tylko chyba raczej do pisarki, to znaczy kogoś, kto może uruchomić fantazję, żeby na nie odpowiedzieć, no może bazującą na pewnej wiedzy, ale to jednak jest, musi pozostać w dziedzinie fantazjowania. Co więcej, istnieje taki piękny tekst napisany przez Radka Kobierskiego, który jest właśnie taką futurologiczną opowieścią o Zuzannie, napisany z okazji stulecia urodzin Ginczanki, który współorganizowałam z badaczkami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2017 roku w Krakowie. Tam otworzono też tablicę pamięci na ostatnim domu, w którym mieszkała Ginczanka, ukrywała się. Otworzyłyśmy i tam zrobiłyśmy taką konferencję i taki hołd poetycki, gdzie właśnie poeci mogli pisać swoje teksty w hołdzie Ginczance i właśnie różne osoby różnie z tego wybrnęły, a jedna osoba, właśnie Radek Kobierski, napisał prozę, taki właśnie taką fantazję futurologiczną, zaraz zdradzę, co tam jest, ale jest książka, która właściwie wyszła już krakowska, jak Burgund pod światło, i moim zdaniem ona już może się doczekała edycji drukowanej, bo długo funkcjonowała w PDF-ie, więc zainteresowanych bardzo do tego odsyłam. Natomiast ta fantazja właśnie opierała się o fakt jednak emigracji, to znaczy Radek jak gdyby zatrzymał nam taką Ginczankę, która jakoś tak się w sposób zintegrowany przeszła przez to straszne doświadczenie Holokaustu, ale jednak wyjechała z Polski i umiejscowił jej przyszłość w Stanach Zjednoczonych jako właśnie ważny głos, który wprowadza tą wielką właśnie taką reformę poezji, która jest właściwa dla amerykańskiej literatury powojennej i która się łączy z Alanem Ginsbergiem, i on właśnie ją widział w takim alternatywnym, jak gdyby twórczym nurcie i uważał, że znakomicie by do tego pasowała. To jest zresztą przepiękny tekst. Jednym słowem, Ginczanka dla niego byłaby jednym z właśnie ważnych głosów całej tej rewolucji kulturowej, przewartościowywania znaczeń właśnie powojennych, tych takich właśnie radykalnych, które później dążyły do utopii równościowych, pacyfistycznych, z których oczywiście też powstaje feminizm. Natomiast ja z kolei myślę, mam swoją prywatną fantazję, no to mogę się tutaj chętnie z nią podzielić, no ale ona bazuje oczywiście na części mojej paryskiej biografii, bo w Paryżu w sumie spędziłam, tak jak policzę dzisiaj, to cały czas siedzieliśmy na trzy miasta, właśnie Bruksela, Warszawa, Paryż, Bruksela, może w tej kolejności. No ale w Paryżu, kiedy mieszkałam w Paryżu, to często odwiedzałam kuzynkę Ginczanki. Ona miała taką kuzynkę, ich mamy były siostrami, z którą się bawiła całe dzieciństwo w Równym Wołyńskiem, ale ta kuzynka Litka była wysłana przez rodziców w latach 20. albo 30. już do Paryża i tam przetrwała wojnę właściwie jako jedyna osoba z rodziny, a następnie bardzo dobrze, jak to się mówi, wyszła za mąż. Jej mąż był znanym kolekcjonerem sztuki, ale też stał na czele takiego światowym zasięgu przemysłu cukrowniczego, więc ona mieszkała w przepięknym pałacyku, otoczoną służbą, dziełami sztuki i bardzo chętnie właśnie przyjmowała gości i słuchała opowieści o swojej kuzynce, którą pamiętała jako dziecko i to, że ona jest właśnie tą poetką, która jak gdyby ma tą coraz większą charyzmę, to było dla niej strasznie miłe odkrycie, ale ja myślę, że ponieważ Zuzanna chodziła do francuskiego przedszkola w Równym Wołyńskim, że ona, uważam, też wyjechałaby z kraju, uważam, że wyjechałaby do Paryża i uważam, że w Paryżu przesiadywałaby w piwnicach jazzowych na Saint-Germain-des-Prés, na Boulevard Saint-Germain-des-Prés w latach 50., 60., i że następnie oczywiście współtworzyłaby tą rewoltę kulturową, którą określamy rewolucją 68 roku. I myślę, że gdy ja przyjechałam na studia do Paryża, nie mogłaby za bardzo pracować z paryską kulturą, bo jej głos
to nie było może do końca to, co tam jak gdyby panowie w męskim jednak gronie preferowali. Oni tam rzeczywiście, Giedroyć miał raczej taką politykę, nie było takiej świadomości, żeby w ogóle promować feminizm. I Miłosz na przykład, Giedroyć, zwłaszcza Miłosz, no bardzo często się o tym na ten temat wypowiadał, więc znamy te świadectwa, wiemy, że jednak była jakaś taka wrogość i niechęć, więc tutaj ona by nie publikowała u nich, ale myślę, że mogłaby zacząć pisać po francusku. No i wtedy by się na pewno zakolegowała z Simone de Beauvoir i myślę, że gdybym przyjechała na studia do Paryża, to bym chodziła na jej wieczorki, tak jak chodziłam na spotkania z Giedroyciem, który już był tą żywą legendą, tak chodziłam też na wieczorki właśnie poetyckie Zuzanny Ginczanki. Myślę, żeby się doskonale odnalazła w języku francuskim, zwłaszcza, że jedyny język, który obcy, który wtrąca w swoich wierszach, to jest właśnie język francuski, są takie małe wtrącenia. I ta uroda, o którą pytasz, też by się może tutaj dobrze odnalazła, bo to jest to wielkie pytanie o urodę, które ciągle zadajesz. No właśnie, ja bym postawiła kilka w ogóle pytań, żeby pociągnąć to może bardziej filozoficznie. Czy uroda w ogóle przemija? Czy uroda może przeminąć? Co to znaczy w ogóle uroda? Uroda to jest wielki temat feministyczny, jako mit piękności, prawda? Zresztą ja pamiętam jedno z haseł właśnie Manify, pierwszych Manif, które współorganizowałam bardzo, w sposób bardzo oddany na początku, kiedy powstało Porozumienie Kobiet Ósmowarstwa, które rzeczywiście współzakładałam i w gruncie rzeczy pierwsze Manify powstawały w dużej części u mnie w domu właśnie, kiedy jeszcze mieszkałam w Warszawie. I tam jednym z haseł było właśnie zdrowie dla kobiet, uroda dla mężczyzn. I to hasło jest właśnie takim hasłem niby prostym, niby takim lekkim, ale w gruncie rzeczy bardzo głębokim. Bo właśnie ten mit kobiecej urody, który związany jest właściwie z takim całym paktem patriarchalnej wyobraźni, prawda, która jako całkowicie, powiedzielibyśmy, zadłużona, ale w ogóle zakotwiczona, ufundowana przez to, co określamy male gaze, męskie spojrzenie, obsadza kobietę właśnie w roli obiektu, w roli trofeum, w roli dzieła sztuki, prawda? Cała tradycja aktu jednak właśnie tego zachodnioeuropejskiego to jest również to, tradycja aktu, która łączy się z pornografią, jak to przecież pokazują różni badacze kultury i są różne eseje właśnie dotyczące wizualności, które to bardzo ciekawie analizują. I myślę właśnie, że jednym z takich paktów, właśnie takich wyzwań przyszłości, to jest to, żeby jak gdyby przemyśleć, przedefiniować w ogóle to znaczenie urody, odjąć z niego ten element właśnie uprzedmiotawiania, prawda? Bo to jest wielkie pytanie właśnie, czy obiekt pożądania musi być uprzedmiotowiony? To jest właśnie to pytanie, w którym sięgamy, proste pytanie właściwie do też podwalin jak gdyby zachodniej wyobraźni, czy sposobu w ogóle funkcjonowania, rozwijania się tożsamości, prawda? Tak jak tutaj wspomniałeś o psychoanalizie lakanowskiej, ja właściwie bardziej jestem adeptką psychoanalizy postlakanowskiej, czyli tego całego nurtu poststrukturalistycznego feminizmu francuskiego, który przedefiniowywał Lacana, to były często jego uczennice, które zresztą on nawet miał takie pomysły, że karał wydaleniem z uczelni i tak dalej, jak Lucy Rigaret albo Kristeva właśnie, czy nawet Ellen Siksu, to jest też filozofka, z którą ja w ogóle pracowałam pierwotnie, nie zaczynam pisać swój doktorat w Paryżu, który robiłam wspólnie z Marią Janion właśnie i z Paryżem na początku. I te autorki, one jednak zbudowały całe swoje myślenie w oparciu o właśnie no, aktywną, ważną lekturę Lacana, ale kompletnie właśnie przekraczającą go. No i właśnie ta zasada jak gdyby tego męskiego podmiotu i kobiecego obiektu, to jest taka rzecz, z którą feminizm w drugiej fali właściwie, można powiedzieć, cały czas się zmaga, czy cały czas próbuje to redefiniować właśnie w takim daleko idącym kierunku, bo tak jak gdyby uroda kobiety jako trofeum, uroda kobiety jako obiektu, de facto jest rodzajem też wyroku, skazania jej na śmierć, bo ten przedmiot musi być umartwiony, uprzedmiotowiony, prawda, i tak dalej. My w ogóle żyjemy w kulturze kobietobójstwa. To wszystko się łączy. Ta kobieca uroda na piedestale łączy się z mizerią właśnie wychudzonych modelek na wybiegu i z kulturą kobietobójstwa, to znaczy mężczyźni dużo
częściej zabijają kobiety w naszym społeczeństwie niż na odwrót. A więc żyjemy w takim bardzo dziwnym, w głębokim sensie systemie myślowym, który tworzy znaczenia, wartości, opisuje świat, w którym te rzeczy są bardzo dziwnie rozłożone i być może właśnie należałoby powalczyć o to, żeby zupełnie inaczej widzieć urodę, czy ją definiowywać, żeby inaczej budować na przykład te relacje związane z pożądaniem, z pragnieniem, z seksualnością, nie na zasadzie właśnie podmiotu i przedmiotu, i inaczej być może widzieć no właśnie cały wzór kultury, cały sposób naszego funkcjonowania, bycia w kulturze, w społeczeństwie, w naszych rolach genderowych, męskich, żeńskich, niebinarnych, prawda, gdzie właśnie jednak seksualność, do której ty nawiązujesz i która tutaj jest tego całego rozważania, jest po prostu takim terenem no podstawowym, można powiedzieć, w pewnym sensie, bo tak na końcu ta dystrybucja tożsamości genderowych w społeczeństwie jest jak gdyby, ona się jak gdyby sprawdza i ulegitymizuje poprzez właśnie seksualność, to znaczy po prostu ten tak zwany dostęp do kobiet, prawda, lakanowski dostęp do kobiet, to znaczy to rozumienie społeczeństwa zorganizowanego jako właśnie męskie podmioty, które żądają jak najszerszego, jak najlepszego właśnie dostępu do kobiet. I to ma być niby tym czynnikiem właśnie ewolucyjnym, czy jak gdyby jakoś rozwijającym naszą cywilizację. No ta rzecz no niby jest totalnym jakimś zawłaszczeniem i w ogóle trudno to utrzymać. Więc mówię pewnie trochę za wiele, ale jakby w skrócie, żeby ująć te wszystkie warstwy, może zaraz je porozłupiemy. Natomiast myślę, że to jest też totalnie zgodne z wykładnią Ginczanki, bo jeżeli tak przeczytamy, to uroda ani jej, ani tych jej wierszy właśnie nie może przeminąć, prawda? Bo ona tak jak gdyby rozłupuje podstawy naszego myślenia w tych wierszach, ona tak jak gdyby odnosi się do samych założeń, na których my możemy później jakoś wypisać czy wyartykułować sądy. Ona cały czas przewartościowuje. Ja mam takie poczucie, że to swoje osaczenie jako pięknej Żydówki ona w tych wierszach zamienia na taki silny manifest scalającej siły, który przekracza na przykład podział na to, co intelektualne, to, co zmysłowe, na to, co cielesne, albo to, co duchowe. Tam jest silne odrzucenie w ogóle właśnie hierarchii, ale też jakby binarności w stronę w ogóle jakiegoś takiego zupełnie innego projektu, w którym akurat dla niej i zmysły, i intelekt są na równi. Ona uważała, że w ten sposób właśnie to należy prowadzić, jakoś równoważyć. To jest bardzo konsekwentny projekt zapisany w wielu wierszach. I który, można by powiedzieć, tekstem zarucielskim jego jest taki tekst, który napisze, jak ma 16 lat, bunt 15-latek, jak ma 15 lat, w którym ona jako 15-latka pisze, że dziewczyny żądają konstytucji swoich praw seksualnych, żeby móc być dojrzałymi podmiotami seksualnymi, które nie muszą czekać, które nie muszą poddawać się prawdzie różowych wstążek, które nie muszą udawać i grać w tą całą makabryczną, nieznośną, nudną grę, bycia właśnie tym niemym obiektem pasywnym. I właśnie, jak gdyby te otwarte aluzje seksualne w tych wierszach wtedy przysporzyły lęki. To jest taki słynny wiersz, właśnie ten bunt 15-latek, który Tuwim schował do szuflady, ponieważ był jej patronem poetyckim, bardzo ją szanował. Z tych wszystkich świadectw wynika, że właśnie on był tą osobą, która najmniej ją seksualizowała, ale ten wiersz schował do szuflady i powiedział, że ten wiersz jej zagraża, prawda? Że jakby go napisze, to tak jakby podpisała chyba wyrok na siebie, może jako dziwka, no nie wiem, jak to rozumieć do końca, jako właśnie ta kobieta, która otwarcie mówi, że jest dostępna seksualnie. Wtedy to było niemożliwe, żeby to powiedzieć w tak młodym wieku, no bo oczywiście w literaturze takie wtedy manifesty już mamy, no ale nie w tak młodym wieku. No więc... Więc właśnie to, żeby właśnie się tak odnieść do tego pytania o urodę, ja tutaj bym chciała powiedzieć, że no chciałabym to jakoś bardzo, bardzo, bardzo właśnie poluźnić, to rozumienie urody, tą koncepcję urody. Nie wiem, co ty na to.
Znaczy ja mam pewne wątpliwości, gdy słyszę ten podstawowy dyskurs feministyczny, który odwołuje się do figury uprzedmiotowienia, zawłaszczania, przemocy, obiektu, który jest seksualizowany, a w konsekwencji staje się przedmiotem zawłaszczenia w ostatecznym rozrachunku no, zabójstwa. Znaczy, wątpliwość polega na tym, że chociaż zdecydowanie taki wątek w relacjach między płciami, a także w życiu seksualnym istnieje i tego rodzaju takie wulgarne uprzedmiotowienie, czy odarcie kobiety z godności, podmiotowości po to, żeby nie musieć się już wreszcie jej jakoś bać i móc wyzbyć się swoich jakichś kompleksów czy niepewności siebie poprzez agresję skierowaną na uprzedmiotowioną i upokorzoną kobiecość, to z pewnością istnieje. Problem polega na tym, że feminizm jest tak, dobrze się czuje w tej problematyce, że ma skłonność do przeszacowania tego aspektu przemocowego i obiektującego czy uprzedmiotowiającego aspektu relacji między płciami, gubiąc z pola widzenia inne aspekty. Mnie się bardzo podoba w późnym feminizmie to ta pewna empatia, czy podzielenie się tą feministyczną empatią wcześniej zastrzeżoną dla różnych grup kobiet, młodszych, w średnim wieku, starszych, takich i owakich, z różnych klas, podzielenie się tą empatią z mężczyznami. Ja widzę tą otwartość na doświadczenie męskości i tą propozycję, żeby emancypacja kobiet była no, stowarzyszona solidarnie z emancypacją mężczyzn, którzy muszą się z różnych ról i obciążeń wyswobodzić, również z takich zobowiązań do okazywania siły, czy brutalności, czy arogancji w różnych sytuacjach, wbrew tak naprawdę jakiejś wrodzonej im ewentualnie delikatności. Ja uważam, że wcale mężczyźni nie są jakoś z natury bardzo niedelikatni czy też nie mają jakichś zdobywczych, przemocowych genów w sobie i większej skłonności do agresji seksualnej, czy takiego sublimowania agresji, czy rywalizacji w różne przemocowe zachowania. Ja myślę, że to jest jakaś tam, to nie jest przesąd, ale to jest rola, w której mężczyźni są nazbyt, że tak powiem, mocowani też przez kulturę i niechcący również przez feminizm, który ten, no nie chcę powiedzieć stereotyp, ale ten aspekt przeszacowuje. Współczesny mężczyzna w klasy średniej, wykształcony, żyjący na Zachodzie, taki jak ja na przykład, no, znajduje się pod silną presją no, podejrzeń o skłonność do opresyjnego zachowania, czy nieegalitarnego, opresyjnego, nie chcę powiedzieć przemocowego, ale w każdym razie opartego na przewadze zachowania wobec kobiet. I czuję się coraz bardziej no, trochę nacenzurowanym, czuję się niepewnie. Oczywiście się deklaruję jako zwolennik równości płci i tak dalej, nawet jako feminista. No ale jest tutaj zawsze adeptem, jest tym feministą drugiej kategorii, jest kimś, kogo trzeba pilnować, aby męska natura nie doszła w nim za bardzo do głosu. Ja muszę powiedzieć, że chociaż to się pewnie należy nam, prawda? Jesteśmy tymi jednak białymi samcami i tak dalej i rządziliśmy światem i teraz musimy świecić oczami za naszych poprzedników, którzy są już na emeryturze albo pomarli. Ja to przyjmuję na siebie, no trudno, no jesteśmy takim pokoleniem, musimy przez to przejść, jesteśmy, no na nas padło, jesteśmy oskarżeni, musimy się zawstydzić w imieniu dawniejszych białych mężczyzn w średnim wieku. Okej.
Ale obawiam się, że taki ten rytuał ekspiacji i pokuty, przez który my, mężczyźni, biali mężczyźni z klas uprzywilejowanych na Zachodzie przechodzimy, trochę szkodzi rozumieniu w ogóle kwestii płci, bo jakby wzmacnia ten stereotyp relacji między płciami jako relacji opartych na opresji, czy też no właśnie zawłaszczaniu przedmiotami. Wydaje mi się, że gubi się nam z pola widzenia bezradność, taka męska wstydliwość, delikatność, bardzo silne uzależnienie od akceptacji kobiet. I że ta sprawa urody i seksualności czy seksapilu to rzadko się ze sobą spotykają. To nie jest to samo, żeby było jasność, prawda? To jest bardzo ciekawa ta granica atrakcyjnością estetyczną, kulturową i seksualną. I to wszystko albo się spotyka, albo się rozmija. To jest duży temat. Ale ten afirmatywizm, który mężczyźni przejawiają w stosunku do kobiet, czasem nieporadnie, na ogół nie ma takiego agresywnego ładunku i że w tym jakimś nawet pożądaniu przez pryzmat, którego mężczyźni uczą się od dziecka patrzeć na kobiety, on tak naprawdę nawet w tym pożądaniu ukrywa się przede wszystkim w pragnienie akceptacji czy też potwierdzenia wartości tego mężczyzny. Także to chyba co najmniej tak samo często, jak mężczyźni chcą posiadać kobiety. Mnie to jest w ogóle ta idea dosyć obca. Ja tego nie bardzo wiem, o co chodzi, ale mojej jakoś wrażliwości to nie odpowiada. Ja nie wiem, co to jest to posiadanie tak do końca, ale no, w każdym razie tak jak chcą może i niektórzy posiadać, dominować, to się pewnie kobietom wydarza, no ale mówię teraz o mężczyznach, to jednak znacznie bardziej zależy im to, żeby ta istota no, jakoś wyróżniona, szczególna, wyjątkowa, którą jest, czy jakaś taka no, wręcz wyrastająca ponad pospolitość, codzienność, z którą mężczyzna ma do czynienia, a więc ta piękna kobieta okazała się też dobrą, miłosierną, rozgrzeszającą, ciepłą, oddaną. No więc żeby miała te cechy matczyne również, pożądane bardzo cechy matczyne. I właśnie to, o to mam, nie żal, tylko tak trochę obawiam się, że feminizm po długim okresie walki, takiej emancypacyjnej, słusznej walki o równość praw i po takim okresie, no, który sama wspomniałaś, takiego no, wycofania się z różnych atrybutów kobiecości, które mają w sobie ukrytą zależność, przemoc, w tym również z takich atrybutów kobiecości jako atrakcyjności kobiecości, jako podobania się mężczyznom i samym sobie, że po tym wszystkim to przeszedł feminizm walczący i przyszedł czas na to, żeby trochę odsunąć na bok te problemy nierówności, przewagi, agresji, bo to już jest jakby powiedziane bardzo dokładnie i może jest teraz czas na pewną czułość i zrozumienie w stosunku do mężczyzn i wypracowanie takiej płaszczyzny, na której możemy się lepiej jakoś rozumieć i być wzajemnie za siebie bezpieczniejsi, a nie postrzegać siebie, to znaczy mężczyzn, kobiety, mężczyzn i mężczyźni, kobiety, no przez pryzmat tej konieczności kulturowej, tego fatum, sporu czy agonu płci. Czyli chciałem cię zapytać o tą możliwość no, pewnej takiej czułości feministycznej, wyrozumiałości w stosunku do mężczyzn. To znaczy, może ja bym odpowiedziała w taki sposób, wiesz, że zaczęłabym może od przykładu Me Too, prawda? To jest strasznie, strasznie i silnej kulturowej rewolucji, bo nie wiem dokładnie jak to nazwać, bo to chyba też jest ewolucja, no ale jednym słowem chodzi właśnie o tą właśnie falę jakby nagłego
nagłej wrażliwości, która powstaje w szeroko rozumianej kulturze, na przemoc seksualną, prawda, ze strony mężczyzn, i to nie właśnie nie jakichś chuliganów, nie przemoc właśnie typu jakąś taką przypadkową, no uliczną czy coś, tylko taką zinstytucjonalizowaną przemoc, prawda, seksualne wyzyskiwanie kobiet przez mężczyzn, którzy są u władzy, całe systemy władzy, które za tym stoją i tak dalej, i jak powszechne właśnie okazało się to zjawisko. No i tu właśnie pojawiają się te pytania, bo z jednej strony fala Me Too pokazała, jak powszechne jest to zjawisko, z drugiej strony i nie było dotąd o tym mówione, i jak ja sobie o tym myślę, to rzeczywiście ja dorastałam w świecie, w którym wiadomo było, że to jest, i w związku z tym jako młoda osoba się dostawało właśnie takie porady w domu, na przykład nigdy nie wchodź z mężczyzną do windy, prawda, jeżeli będzie szty i on, to poczekaj, aż ta winda będzie pusta, nigdy nie, broń Boże, nie chodź tam po ciemno, na ciemku po ulicy, nigdy na przykład jak kogoś nie znasz mężczyzny, to nie idziesz do niego do domu i tak dalej, i tak dalej, i to jest seria takich ograniczeń, których się uczymy, i które są jakby przezroczyste, nie zadają sobie pytania dlaczego, i nagle właśnie ta fala Me Too pokazała, że może możemy pomyśleć o innej kulturze, może możemy się uwrażliwić wszyscy, jako mężczyźni, kobiety, osoby niebinarne, na pewne zachowania, które można zmienić, które być może długofalowo sposobem też edukacji, stawianie inaczej pewnych wzorców, można po prostu jakoś przeprofilować. Dlatego, że kiedy w ogóle mówimy właśnie o tej zasadzie tego uprzedmiotowienia kobiety, prawda, jako zasady pożądania, to mówimy o pewnym wzorze kultury, tak, o pewnej matrycy, która zarządza naszymi wyobrażeniami, a nie o tym konkretnie, że po prostu dosłownie ktoś kogoś uprzedmiotawia, to też może mieć miejsce, ale to może też być bardziej skomplikowany jakiś taki zestaw praktyk, jak na przykład te procesy, słynne właśnie procesy w Me Too, jak Weinsteina albo Jean-Claude Arnault w Komitecie Noblowskim, prawda, szwedzkim, jest taka niesamowita książka Matyldy Gustafsson, po polsku Klub, właśnie jak opisują po prostu te sposoby funkcjonowania tych, nazwijmy to właśnie, predatorów seksualnych, którzy są obudowani w całą właśnie taką siatkę społecznej hierarchii, prestiżu i właśnie systemów władzy. I znowu, ale jak o tym mówimy, to znowu, jak gdyby skupiamy się na tym mężczyźnie jako predatorze, prawda? Przez chwilę nagle się okazało, że właśnie mężczyzn widzimy w nim jakby tylko predatora, i przecież nawet w Polsce były dosyć silne głosy feministyczne, które się na to obruszały, we Francji również, ale to starsze raczej pokolenie, Catherine Deneuve i tak dalej, pisała, że chce flirtować, a tu już nie będzie mogła i tak dalej. To jest bardzo ciekawe pytanie, możemy postawić, czy ona nie może sobie wyobrazić flirtu bez przemocy, bo czym innym przemoc, czym innym flirt. I myślę, że długofalowo tak naprawdę, gdyby chcieć o tym wszystkim rozmawiać, to może w ogóle należałoby bardziej tak globalnie i radykalnie pewne rzeczy postawić. To znaczy, my żyjemy w społeczeństwach, które bardzo silnie kontrolują seksualność, represjonują ją, prawda? Które w jakimś sensie nawet są może seksofobiczne, które jakby ich porządek kulturowy, symboliczny wynika z religii fundamentalistycznych, które zrepresjonowały ciało, a z nim kobietę, utożsamiając ją z tym ciałem, prawda, w tym męskim spojrzeniu, teraz mówię takimi grubymi wzorami kultury, i po prostu na tej zbudowały właśnie cały swój porządek wartości, prawda, systemy władzy, systemy społecznej, porządek intymny, to jak przeżywamy właśnie pożądanie, czy nawet rozkosz seksualną i tak dalej. I może chodziłoby o to, żeby te głębokie właśnie wzory jakoś zmieniać i przepracowywać. Ja rok temu, zanim jeszcze nie było COVID-u, byłam poproszona przez jedno warszawskie liceum, żeby opowiedzieć właśnie o literackiej krytyce feministycznej. I tak mi się wydawało, że na początku jednak młodzież słuchała tego jako takiego czegoś strasznie nudnego, co przyjdzie pani i opowie. A na końcu wydaje mi się, że już było lepiej, ale właśnie zadałam im takie pytanie jako młodym osobom, dziewczętom i chłopcom, i osobom, które tam były, każdym innym, po prostu jak zrobić to, żeby rozumieć właśnie kwestię kobiecą, tak zwaną, prawda, problemy, o których mówi feminizm, jak uczynić z nich właśnie problemy ogólnoludzkie. Czyli jak gdyby jak utworzyć z tego problematykę właśnie inkluzywną, które wszyscy czują, że ich dotyczy. Na przykład, jeżeli chodzi o rasizm czy niewolnictwo, raczej przywykliśmy sądzić, że każda przyzwoita osoba, prawda, w kulturze zachodniej, ale w ogóle może i w światowej, by uznała, że nie ma, to nie jest system w ogóle, którego możemy chwalić, to by była aberracja.
podobny sposób może można by było właśnie zobaczyć ten reżim płci, który daje na przykład takie fenomeny tak bolesne, tak pokazujące tak straszną korupcję mentalną też w gruncie rzeczy, jak właśnie te słynne case'y Me Too. I tutaj z kolei jeszcze taką inną anegdotę mam ochotę opowiedzieć, bo mam dwoje dzieci, mam 11-letnią córkę i 5-letniego synka, 6-letniego już właściwie. No i tematy feministyczne, tematy właśnie edukacji równościowej są tematami na porządku, które w kółko debatujemy. Zwłaszcza moja córka, to jest coś takiego, co bardzo żywo ją interesuje. Może z mlekiem matki wyssała, no w każdym razie jest starszą dziewczynką, on jest młodszym chłopcem, więc ciągle ma to jakieś wpadki, no i oni w kółko dyskutują i tak dalej. I to właśnie też jest bardzo ciekawe, ponieważ na przykład widzę, że oni są w szkole w systemie francuskim i tam jest bardzo silna edukacja równościowa, jest Dzień Równości, wszyscy przychodzą na różowo, wszyscy na niebiesko, a jednak dla kształtującej się tożsamości chłopca to jest bardzo trudno powstrzymać się, żeby nie powiedzieć, że dziewczyny są głupie, albo jak coś jest nudne, to jest dla dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jak gdyby w tym pakiecie już uposażenia kulturowego, nawet mój syn, który wyrasta w miarę w takim uświadomionym tym, ma ogromną trudność, żeby po prostu w to nie popadać. To przychodzi jak gdyby samo, prawda? Kiedyś siedział i bawił się i sobie pod nosem coś tam komentował, zderzając się samochodzikami, że dziewczyny do śmietnika czy coś takiego i moja córka zwróciła mu na to uwagę, no więc on się bardzo zawstydził. Po czym po chwili słyszymy, że w drugim kącie specjalnie takim głośnym szeptem mówi chłopaki do śmietnika. No i wtedy mówimy do niego, że nie chodzi o to, że ktokolwiek do śmietnika, to znaczy chodzi o to, czy my jesteśmy zdolni, prawda, wyobrazić sobie, wytworzyć taki rodzaj myślenia o społeczeństwie, w którym ludzie mogą być po prostu mieć te podmiotowe pozycje, w których jakoś tak się dogadują w sposób dużo bardziej właśnie konsensualny, równościowy, w których właśnie seksualność może być jedną z najważniejszych, uznana za jedną z najważniejszych ekspresji ludzkiej tożsamości. W związku z tym coś, na co szczególnie powinniśmy być uważni i szczególnie wyczuleni i szczególnie umieć odróżniać w tym to, co jest przemocą, a to, co jest jak gdyby pragnieniem, to, co jest jak gdyby relacyjne, twórcze, łączące, a to, co jest zbudowane i odnosi się do jakiejś wbudowanej właśnie, nie wiem, mowy nienawiści, mizoginii albo transfobii, albo czegoś, czy homofobii, czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ta kwestia seksualności to jest wielki humanistyczny projekt, który stoi właściwie przed cywilizacją ziemską, ponieważ to jest właściwie coś, co tak naprawdę funduje nie tylko nasze, mi się wydaje, relacje społeczne, ale też sposób właśnie naszego odnajdywania się jako właśnie ludzi w naturze, prawda, która też jest ukobiecona, w związku z tym podbijana i tak dalej i też traktowana tak właśnie jakby eksploatacyjnie. I to wszystko się też dzisiaj zresztą zmienia na naszych oczach, ale oczywiście i też tutaj może jeszcze powiem taką jedną rzecz, że ten feminizm walczący. Ja bym też myślała o tym i chciałam to strasznie powiedzieć, że czy feminizm był kiedyś walczący? Co to znaczy, że był walczący? Jak był walczący? Bo kiedy czytamy te książki, na przykład ważne książki drugiej fali, prawda, feminizmu amerykańskiego, to są często bardzo takie bogate, różnorodne właśnie rozprawy filozoficzne, czy teoretyczno-literackie, bo w teorii literatury, w krytyce literackiej się bardzo dużo działo. I to są często jakieś takie bardzo poważne propozycje do przemyślenia. Oczywiście są też batalie obyczajowe, jak batalia z pornografią, jest ten właśnie taki nurt antypornograficzny, to jest jeden z wielu nurtów, czyli właśnie tych kwestii dotyczących rozumienia właśnie różnych aspektów związanych z męską opresją, to tak to powiedzmy, w tym feminizmie było zawsze bardzo wiele, ale wydaje mi się, te książki są do dzisiaj dla mnie inspirujące, że bardzo często to są niezwykle błyskotliwe, bo pierwsze właśnie analizy rozbijania jak gdyby właśnie pracy hierarchii płci, w naszej wyobraźni, w budowie sądów, w naszym rozumieniu kultury, w przyjmowaniu tekstów literatury, w czytaniu książek pisanych przez kobiety, pisanych przez mężczyzn. I to są jednak propozycje dla mnie bardzo wkluczające. Tylko znowu, czy feminizm jest tekstem kultury, który myśmy byli w stanie przyswoić? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. I teraz jeszcze znowu takie połączenie, bo z moimi dziećmi teraz fascynujemy się i oni bardzo to przeżywają, oglądają taki film na Netflixie i czytają książkę Enola Holmes.
To napisała brytyjska współczesna pisarka Nancy Springer. Jest to taka wersja siostry, nie siostry Szekspira, o której pisała Virginia Woolf, ale siostry Sherlocka Holmesa, młodej detektywki w XIX wieku, i jej matka pewnego dnia znika. Jest po prostu buntowniczką, spiskowczynią, która walczy o prawa kobiet w Anglii. Jak wiemy, to było dosyć brutalne, kwestia życia i śmierci nawet. I jak gdyby ta dziewczynka próbuje odnaleźć matkę, prawda, na początku tej całej sagi, i też zaczyna być na trybie tego, co ta matka robi, bo nie może o tym dowiedzieć się, bo to by było nielegalne. Oprócz niej jest też męski bohater, prawda? Więc to jest taka bardzo nowoczesna książka, którą właśnie może czytać chłopiec i dziewczynka, bo to właśnie jest dla mnie ważne, zwracam uwagę zawsze na te sprawy, i w której możemy jakby wspólnie się dowiadywać, odkrywać, że kobiety bardzo walczyły o swoje miejsce w kulturze i ta walka właściwie jest trochę niedoceniona i zapomniana. Tutaj znowu, być może w tych tradycjach zachodnich, anglosaskiej, francuskiej trochę mniej, ale też to już jest bardzo zmienione, a polskiej jest różnica, bo w Polsce my właściwie teraz tworzymy jakąś tą historię, ale kiedy się przyjrzymy właśnie tej fascynującej historii kobiet w kulturze, ich tworzeniu właśnie tego własnego miejsca, tego feministycznego ja, kiedy się przyjrzymy właśnie tym tekstom feministycznym, feminizmowi jako tekstowi kultury, różnym propozycjom, które też ze sobą się sprzeczają i tak dalej, to zobaczymy, że ta faza inkluzywności, czy właśnie takiego traktowania, mówienia o mężczyznach, o męskościach, bo to jest absolutnie temat feminizmu dzisiaj, jeden z bardzo ważnych, prawda, męskości w liczbie mnogiej, ale to nie jest nowe, to znaczy te pierwsze na przykład prace Kate Millett, pierwsze prace właśnie z lat 70., słynne właśnie Biblię feminizmu, one też bardzo często dotyczyły właśnie tej męskiej tożsamości, męskiego genderu. No i właśnie na koniec może tylko powiem, że ta epoka kryzysu męskości, o której dzisiaj mówimy, to jest taka epoka, której feminizm ma bardzo wiele do zaoferowania, ponieważ on ma pewne rzeczy już przemyślane, ma teksty, które możemy znakomicie czytać i analizować, plus powstają nowe, są nowe badania, ale pytanie jest takie, czy męskość kiedykolwiek nie była w kryzysie? To znaczy, czy jeżeli przyjmujemy za właśnie wzór, taki patriarchalny wzór, właśnie tak jak mówimy, prawda, tej męskości, który dzisiaj byśmy określili jako toksyczna męskość, bo to jest ktoś, kto musi być zawsze dzielny, właśnie nie może być czuły, nie może płakać, musi walczyć, najlepiej właśnie w klasach uprzywilejowanych, żeby właśnie był tym świetnym jakimś tam wojownikiem, rycerzem, no i tak dalej. Znaczy jednym słowem, ta nasza cywilizacja jest bardzo zbudowana na przemocy i od mężczyzn się wymaga właśnie kultywowania tej przemocy. Czy to jest dobre? I tutaj właśnie wydaje mi się, że to jest po prostu rzecz w feminizmie, która zawsze była, jest bardzo dostępna i feminizm dzisiaj ma bardzo dużo do powiedzenia o tym, jak gdyby, jak inaczej właśnie to wszystko rozumieć, jak inaczej nawet mikrozmianami, mikroznaczeniowymi jakimiś różnicami, jak inaczej te wszystkie rzeczy prowadzić i na poziomie tożsamości jednostki, wychowywania na przykład dzieci, ale też na poziomie rozumienia nas jako dorosłych, dojrzałych kobiet, mężczyzn czy osoby niebinarne. Ja tutaj też chcę powiedzieć, że prowadzę w Brukseli taki event, taką konferencję raz do roku, która jest właściwie takim wydarzeniem intelektualnym, Kongres Kobiet, to jesteśmy niby taką satelitą Polskiego Kongresu Kobiet, ale dostałyśmy już etykietkę awangardy polskiej myśli feministycznej, co mnie bardzo cieszy. Natomiast chcę powiedzieć, że naszym właśnie kolejnym tematem będą męskości. Prawdopodobnie pod koniec tego roku, jeżeli się uda, zobaczymy, jak sytuacja covidowa pozwoli, to chciałybyśmy właśnie, żeby zrobić takie posiedzenie, to do 1000 osób przychodzi do nas, przyjeżdża z całego świata właściwie, tutaj w Brukseli, także mam nadzieję, że będę mogła też Ciebie zaprosić. I właśnie chciałyśmy po prostu porozmawiać właśnie o męskościach, bo to jest rzeczywiście temat palący, temat ważny, ale też podkreślić może, że tutaj antagonizmy są często przez taką sztuczną lekturę wbudowywane, bo wiem, co chciałam powiedzieć, że moje dzieci zapytały mnie, mamo, ale dlaczego my teraz odkrywamy, że te kobiety walczyły, dlaczego to nie jest takie oczywiste, dlaczego my tego nie wiemy, dlaczego, w jakim sensie pytają mnie, dlaczego kultura o tym zapomniała. Dlaczego kultura wypiera tak łatwo właśnie to, co kobiety zrobiły dla kobiet i dla innych osób, prawda? No i to jest znowu też taka właśnie rzecz, o której warto pamiętać, że ta edukacja dotycząca herstorii i w ogóle właśnie jakiś tam wkładu kobiet intelektualnego, artystycznego jest nieodzowna, żebyśmy się lepiej rozumieli wszyscy, rzeczywistość, w której żyjemy, siebie nawzajem, ale też nasze pragnienia, czy nawet nasze pożądanie, prawda? I tutaj ja bym właśnie to w takim duchu ujęła.
W związku z tym chciałem zapytać o, jeśli już mówimy o relacjach między kobietami i mężczyznami, ewentualnie poza tym kontekstem patriarchalizmu, to chciałem zapytać o to, jak rzutuje ta nowa kultura feministyczna, mocno jednak już zaabsorbowana, zinternalizowana także przez mężczyzn, no i w ogóle przez ludzi klasy średniej i wyższej w ich życiu osobistym, bo jednak wszyscy jakoś szczerze odrzuciliśmy ten patriarchalizm i weszliśmy w te bardziej równościowe, ale też i bardziej autentyczne role ludzkie w życiu prywatnym. Chciałem zapytać, jak to rzutuje na związki, jakie widzisz perspektywy dla jakby przemodelowania związków, no bo jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy no stare jeszcze pokutuje, wszyscy chcielibyśmy jednak chociaż trochę zachować tych ról małżeńskich, rodzinnych, tak jak one były, jak się nauczyliśmy tego wszystkiego z domu, a z drugiej strony wszyscy chcemy budować jakieś równościowe, egalitarne związki i rodziny, a wobec tego musimy wygospodarowywać te pola wolności, autonomii, ale to z kolei zagraża pewną taką tymczasowością tych relacji, więc się nie czujemy pewnie. To pierwsze pokolenie takie postpatriarchalne, które teraz no, jakby eksperymentuje z nowymi formami związków, czyli ludzie, którzy są po 30, po 40, no na zachodzie to już trochę dłużej trwa, no ale wszyscy się mierzą z tym pionierskim wyzwaniem. I to jest bardzo trudne. To chcę powiedzieć, to jest eksperyment żywy, prawda? Te nowe związki. I to nie idzie zbyt dobrze, to nie jest takie łatwe. Te partnerskie związki nie układają się tak dobrze, jest bardzo dużo bolesnych rozstań, jest bardzo dużo jakichś frustracji. Nie umiemy tego. I dużo jest jakiejś takiej walki między płciami przenoszącej, czy nawet takiej walki feministycznej również przenoszonej na grunt życia prywatnego. To są, wiążą się z tym różne obciążenia, różne niebezpieczeństwa i wielu ludzi przegrywa. To znaczy jakoś ta zażyłość, intymność, która dotąd karmiła się do jakiegoś stopnia jakimiś asymetriami płciowymi, ona często pada ofiarą no, jakiejś tam wojny o nowe stosunki, o nowe relacje między płciami, o nowe, bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Ta polityka genderowa w ten sposób, powiedzmy, jakoś wkrada się do życia prywatnego i innego i strasznie trudno jest ludziom się z tym jakoś uporać, tym bardziej, że na to nakładają się jeszcze te takie komercyjne wzorce życia, takie konsumpcyjne i rywalizacyjne, które podpowiada rynek, które narzuca nam w zasadzie jakby od urodzenia. I to wszystko razem, ta konieczność tworzenia dobrych warunków konsumpcji i dalszego zarabiania pieniędzy i utrwalania się w tych różnych formach życia właściwego oświeconej klasie średniej, średnio wyższej, te wszystkie wymagania bardzo obciążające, prawda, te kredyty, te różne aktywności takie wyczerpujące, sportowe, turystyczne i tak dalej i jeszcze na to ta konieczność praktykowania tego, no, tego genderu całego, prawda, też na gruncie życia osobistego, prywatnego, a nawet intymnego, to wszystko jest szalenie trudne. Ja bardzo współczuję, no sobie też, prawda, ale przede wszystkim tym no, osobom, na którzy te ciężar niosą, którzy są tym prawdziwie eksperymentalnym pokoleniem, czyli ludzi, mówię o ludziach, którzy się urodzili w latach 80. mniej więcej, prawda? To jest to pierwsze pokolenie, które naprawdę to praktykuje i w takich związkach żyje, więc moje pytanie po piosence, bo przyszedł czas na drugą piosenkę, na drugą przerwę, ostatnie już pytanie, właśnie dotyczy tego, co sądzisz o przyszłości związków i o tym w ogóle tej kondycji, tym losie ludzi, którzy starają się no, być jak trzeba, być nowocześni
niepatriarchalni, równościowi, a jednocześnie no, muszą być tymi ludźmi klasy średniej, zarabiać i mają te wszystkie potrzeby psychiczne, czułości, intymności i tak dalej, które bardzo trudno czasem uzgodnić z tymi zasadami, no, w gruncie rzeczy społecznymi, politycznymi, równości, dawania sobie wolności i tak dalej. Ale teraz jeszcze przed odpowiedzią Agaty, bardzo proszę o drugą piosenkę. Pan realizator Krzysztof Kołaczek nam coś zaserwuje. The moment when you have to turn around, refrain from crying the same old scar, starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder, and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for I'm
Dzień dobry, to już ostatnie wejście naszego dzisiejszego programu z cyklu Mądrale, nadawanego w piątki w Resecie Obywatelskim w godzinach 17 do 19. Gościnią jest dzisiaj pani profesora Agata Araszkiewicz. Rozmawiamy teraz o feminizmie. Jeden ze słuchaczy, pan Margo Milecz, zwraca mi uwagę, że może zbyt optymistycznie diagnozuje współczesną klasę średnią jako wyzwoloną od patriarchalizmu. No niemniej jednak moje pytanie, które zadałem przed przerwą na piosenkę, no, dotyczy no właśnie tej przynajmniej części zachodniej, co najmniej zachodnioeuropejskiej klasy średniej, gdzie już jakby mamy za sobą kwestię patriarchalizmu i naprawdę szczerze chcemy budować te partnerskie związki i partnerskie relacje między kobietami i mężczyznami na różnych polach pracy i w domu. Moje pytanie dotyczyło przyszłości związków. Ja silnie empatyzuję z tymi parami, które próbują na nowo być w związkach w tych nowych postpatriarchalnych warunkach i to jest bardzo trudne, bo ta polityka się wdziera do domów, ona się nawet wdziera do łóżka. I chcę zapytać Agaty, która się zna na właśnie problemach psychologicznych, no, cielesnego, intymnego życia, o to, jaka jest przyszłość naszych związków w tej nowej, już postpatriarchalnej epoce, która się no, dopiero zaczyna, ale początki są obiecujące. Bardzo dziękuję. No przeszliśmy do takiego wspaniałego pytania, jak żyć, prawda? To jest taki, że ten moment się pojawia, to jest moment bardzo wzruszający. Ale właśnie może ja bym zaczęła od tego, że kiedy właśnie mieliśmy tą niesamowitą scenę, która ugruntowała właśnie, jak to powiedzieć, naszej wyobraźni początek tego roku, która wyznaczyła w jakimś sensie może symboliczny początek tego roku, ów goły gender na Kapitolu. Prawda, że właśnie to niesamowite zdjęcie właśnie tego mężczyzny, no jakaś tak jakby ikona męskiego suprematyzmu, czy nie wiem jak to powiedzieć, właśnie w tej czapce wikinga obnażonego i prawda, jak gdyby no właśnie tam się przymocą wdzierającego i to jest o tym, że na to trzeba jakoś odpowiedzieć, tak, bo to no to trzeba odpowiedzieć, prawda, to nie jest tylko możliwe, żeby język prawda, skrajnej prawicy, suprematyzmu mógł na to odpowiedzieć i dlatego to są rzeczywiście takie sprawy bardzo ważne, nad którymi trzeba się pochylić, ale tutaj odpowiedź moja może być taką odpowiedzią trochę po omacku, bo na przykład ja mam też doświadczenie osobiste, prawda, które może jakoś tam dawać mi prawo coś powiedzieć. Ale myślę sobie, że po prostu powinniśmy być ufni. W ogóle myślę, że w kulturze, w przestrzeni publicznej powinniśmy stosować zasadę większego zaufania wobec kobiet i właśnie kobiety też powinny sobie bardziej ufać. Ja bym powiedziała, że to jest taka pierwsza zasada. Są takie badania socjologiczne, które pokazują, że przeciętny obywatel Zachodu, kobieta czy mężczyzna, żeby zaufać kobiecie, która przychodzi, coś mówi jako autorytetowi, potrzebują ileś tam sekund dłużej. Nie wiem, czy to jest już ta minuta, czy kilka minut, ale jest to jakiś taki niewielki ilość czasu, ale jednak kobieta jest ciągle jak gdyby w takich rolach właśnie jak gdyby autorytetu czy podmiotu gościnią, że tak użyję tego słowa, które dzisiaj tak ładnie wymawiasz, goszcząc mnie. I to jest taka pierwsza rzecz, a druga rzecz to wydaje mi się, że tutaj jednak by chodziło o to, żeby zaufać też sobie, to znaczy, żeby prowadzić rodzaj takiej edukacji do bycia człowiekiem w społeczeństwie, która jednak polega na cechuje się dużą kulturą właśnie psychologiczną, wrażliwością i która zwraca uwagę na własne potrzeby i na potrzeby ekspresji i na to właściwie kim jesteśmy. Bo jeżeli jak gdyby zaspokojone jest to, co dla nas jest ważne jako dla różnych poszczególnych jednostek, dużo łatwiej wchodzić nam nawet w bardziej kontrowersyjne właśnie wzory, czy w jakieś innowacyjne, dużo łatwiej jest przebudowywać pewne sposoby budowania więzi, czy pewne zastane już wzory tworzenia relacji, czy tworzenia więzi. Pewne, że nam mniej przeszkadzają, prawda? Ja myślę, że taką chyba najważniejszą rzeczą jednak w budowaniu związku jest jak gdyby taka zasada zaufania, wolności i spokoju, prawda? Czyli
uprzywilejowanie jednak własnego właśnie poczucia jakiegoś takiego i spełnienia drugiej osoby, prawda? I wydaje mi się też, że właściwie należałoby rozumieć jednak związek jako taki całkowicie cały czas dobrowolny, wolny twór, który w każdej chwili może się zrenegocjować. Prawda? To znaczy, oczywiście my możemy, doznając wielkiej miłości, uważać, że to jest związek prawda, do śmierci, ale zasadą tego związku jednak mi się wydaje najlepiej, gdyby była właśnie taka wolność podkreślająca całkowitą możliwą renegocjację wszystkiego właśnie w każdej chwili, prawda? Bez jakiegoś takiego poczucia, że to trzeba pchać, takiego skazania i tak dalej. Wydaje mi się zresztą, że intymność jest takim projektem, z którym nowożytność się zmaga już co najmniej kilkaset lat, prawda? Bo w ogóle to jest wymysł nowożytny, wcześniej nie było intymności jako takiej, prawda? Wszystko było porządkiem takim symbolicznym albo społecznym i de facto nie stawiano tak wiele pytań na ten temat. Natomiast to kultura nowożytna przynosi to pytanie i przecież nie wiem, no wiek XIX, wiek XX, wraz z powieściami Jane Austen przynosi tą nowość jak małżeństwo z miłości, prawda? Wcześniej nie była w ogóle miłość potrzebna do zawarcia związku małżeńskiego, prawda? W takim przekazie kulturowym czy w zasadach obowiązujących. Więc dzisiaj przychodzimy do tego, że małżeństwo z miłości, prawda? Związek z miłości to jest już taka rzecz oczywista i tak jak gdyby no, nie wydaje się w ogóle być jakąś zdobyczą, ale tak naprawdę na czym polega ta unia między ludźmi i na czym polegają właśnie te ich role do odegrania, jak się odnaleźć, tak jak mówisz, właśnie w tym społeczeństwie kapitalistycznym, na przykład w Polsce to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten kapitalizm jak gdyby jest, ma pewną przerwaną tradycję, czyli jak gdyby jest takie poczucie nadrobienia, prawda, jakby takiego zakumulowania więcej, takiego jak gdyby wyścigu jakoś z czasem i tak dalej. Tutaj żyjąc w społeczeństwach zachodnich widzę dużo więcej takiego poczucia pewnej gnuśności może nawet, pewnej dezynwoltury, pewnego niedbania o takie właśnie wyznaczniki jakiejś materialne, prawda, pozycji społecznej czy prestiżu, ale też z drugiej strony pewne kody kultury materialnej są bardzo dobrze osadzone, bardzo czytelne i albo ktoś je realizuje, albo je kontestuje, bo to wszystkie możliwości są tutaj dostępne w zachowaniach ludzi, jak obserwuję, ale właśnie to się tak jakoś inaczej układa. Myślę przede wszystkim, że potrzeba jest kładzenia właśnie nacisku na to, żeby no ludzie właśnie czuli się spełnieni i żeby ta kultura, która ich otacza, była dla nich przychylna i faworyzowała właśnie jak gdyby tą ich potrzebę jak gdyby ekspresji, spełnienia, samostanowienia, prawda, w którym kierunku by chcieli iść. No i tutaj oczywiście poza ograniczeniami genderowymi, prawda, no bo wiadomo, że w karierze zawodowej i tak dalej te stereotypy genderowe dzisiaj bardzo mocno funkcjonują, to są takie rzeczy, które należałoby zmienić, no ale właśnie w tych wzorach intymnych tutaj wszystko jest właściwie do zbudowania. Ja muszę przyznać, że jestem pod tym względem wierną jakąś taką adeptką i bardzo śledzę w Polsce pracę takich osób jak Agata Lewej z Instytutu Pozytywnej Seksualności, czy Alicja Dugołęcka, albo Joanna Keszkę, która wydała ostatnio książkę Potęga zabawnego seksu. Ja nawet pisałam taki esej ostatnio do Czasu Kultury o książce Piera Klosowskiego Żywa moneta i jego rozprawianiu się z Sadem i z Charlesem Fourierem, z tymi dwoma propozycjami i właśnie na końcu przywołałam tą pozycję Keszki, bo to jest taka pozycja niewinna, porady, prawda, dobrego seksu i tak dalej, świetnie napisana, lekko właśnie tak jak gdyby odtabuizowując wiele rzeczy, ale właśnie ta prosta książka właściwie odpowiada na pewne filozoficzne wyzwania, które postawił i Saad, i Fourier. Dlatego, że żeby w ogóle napisać taki dostępny poradnik seksualny dla kobiet, trzeba się zmierzyć z takimi podstawowymi zasadami i stereotypami, prawda, definiującymi właśnie to, jak kobiety się mają zachowywać, właśnie jaka jest relacja kobiet czy mężczyzn do seksualności i te stereotypy są bardzo silne, to jest bardzo w ogóle ciekawe do oglądania, ale wymieniłam właśnie pracę tych kobiet, badaczek, twórczyń, ponieważ właśnie one pokazują na przykład tą sferę seksualności dla mnie zupełnie nowym egzystencjalnym, jakimś takim humanistycznym wymiarze, do którego jak gdyby jeszcze chyba nie dorośliśmy. I wydaje mi się, że rozumienie
tego, to znaczy rozumienie tego jako właśnie takiej ekspresji, seksualnej ekspresji, jako tej ekspresji reintegrującej właśnie naszą ludzką tożsamość. I jak gdyby, no właśnie tak, reintegrującej i dającej właśnie nam takie spełnienie, no nie tylko właśnie materialne, biologiczne, ale też właśnie duchowe, intelektualne, jakoś nie wiem, psychocielesne może w ten sposób. I że właśnie rozmyślanie nad tym wszystkim jest dosyć rewolucyjne i radykalne wobec właśnie pewnych zasad, które znamy bycia, prawda? Bycia w związkach, bycia osobą właśnie na rynku seksualnym tak zwanym i tak dalej, ale polecam właśnie śledzenie tych publikacji, tych osób i właśnie na ten temat tak zwanej pozytywnej seksualności, bo wydaje mi się, że tam jest też dużo odpowiedzi na to, jak właśnie twórczo budować swoją intymność. No nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, czy w ogóle jestem godna tego pytania, które mi zadałeś, bo ono jest naprawdę wyzywające. Ale przyznam szczerze, że... A co z małżeństwem? Czy sądzisz, że ludzie w przyszłości będą uważać, że no jest sens w tym, żeby formalizować wobec państwa swoje związki, czy to takie przytwierdzenie, utrwalenie związku poprzez tą formułę małżeństwa? Ja myślę, ja bym powiedziała, że... Coś źle słyszę, nie słyszę. No właśnie, mówisz tak coś wyzywającego. Tak. Mówisz coś tak wyzywającego, że rozpikselowiłeś się. Widzisz, system nawet nie wytrzymuje. Wydaje mi się, że można zachować formułę małżeństwa. Małżeństwo, na przykład zauważmy, że formuła małżeństwa jest bardzo ważna dla osób nieheteronormatywnych. To jest prawo, przywilej, o który wiele osób się jeszcze bije w Polsce. Pary homoseksualne nie mogą wziąć ślubu, muszą brać ślub za granicą. I mogą później mieć ten ślub w Polsce, no ale on jest jak gdyby zagraniczny i nie da się go nawet w Polsce umiejscowić, prawda? Więc ja bym uważała, że należy rozumieć małżeństwo jako taką formułę, taką wielokształtną, pojemną. Dlaczego nie? Ale wydaje mi się, że ta formuła związku powinna istnieć na równi z innymi związkami, ze związkami wolnymi. Ewentualnie z konkubinatami, prawda, gdzie można też podpisać, ale to jest jakby nie ślub, tylko jeszcze inna forma związku cywilnoprawnego, z multipartnerstwem, z związkami właśnie, w których mówimy o konsensualnym multipartnerstwie i jednej wybranej osobie. Tych wzorów może być bardzo wiele. I gdyby one wszystkie mogły istnieć na równych prawach, poczucie godności też, prawda, byłoby odpowiednio we wszystko wpisane w te nasze realizacje seksualne, nie byłoby tego ryzyka bycia niegodnym w każdej chwili. I gdyby ta sfera, można ją było uwolnić jeszcze bardziej od przemocy, prawda, bo przemoc seksualna to jest też taka rzecz, która jest tu jednak jakoś takim ogromnym problemem, mi się wydaje, w otwarciu się po prostu na wiele tutaj jakichś wizji, aspektów, ale gdyby to wszystko udało się zrealizować, to dlaczego nie? Wydaje mi się, że tutaj najważniejsza byłaby może ta zasada właśnie tej jednostki, która jest w stanie negocjować to, co ją interesuje, wchodzić w związki z tym, co ją interesuje i być na tyle autonomiczna, żeby mieć w każdej chwili w tym wolność renegocjacji związku lub stworzenia innego związku. No tutaj oczywiście jest kwestia wychowywania dzieci, właśnie tych słynnych kredytów i tak dalej. No ale to jest wielka praca, którą wydaje mi się należy podjąć i tak cywilizacyjnie jesteśmy zobowiązani podjąć to wyzwanie, ale wydaje mi się, że taką bazą tutaj należałoby zacząć to właśnie przemyśleć w ogóle seksualność, prawda? Znaczenie seksualności, jak gdyby jej funkcję, jej sens, jej znaczenie dla nas, dla każdego z nas jako osoby, jako wzór kultury, właśnie jako matryca, co jest godne, co niegodne, właśnie co jest czyste, a nieczyste, jak, że zacytuję słynną książkę Colette, właśnie Czyste, nieczyste, która jest dokładnie właśnie takim esejem o fenomenie intymności wspaniałym, napisanym już prawie 100 lat temu. No i właśnie mam nadzieję, że to się będzie jakoś zresztą rozwijało. Ale na szczegółowe pytania, które tutaj możemy zadać, no trudno jest odpowiedzieć i myślę, że też jesteśmy w tym etapie takiej zmiany. Ja bardzo dużo widzę właśnie jednak patriarchalizmu w związkach, które otaczają, prawda?
prawda? Dużo widzę właśnie takich wzorów, które na końcu, jakoś takich bazowych wzorów, które dawałoby się, że już ich nie ma, a na końcu one jakoś zwyciężają. No szczęście jest takie, że nawet jeżeli widzę właśnie takie stereotypowe sytuacje w otaczających mnie, na przykład, nie wiem, małżeństwach, rozwodach, mężczyznach, którzy natychmiast mają młodsze partnerki, i tak dalej, i tak dalej. No to widzę też bardzo często, że kobiety się też reintegrują, odnajdują się w nowych relacjach, często w zmianie orientacji seksualnej, jak gdyby są po prostu dużo jakieś takie bardziej otwarte, eksplorujące bardzo wiele rzeczy właśnie. I na to jest miejsce w kulturze i też jakieś przyzwolenie, jest możliwość i to jest akurat uważam bardzo cenne, bardzo ważne. No i tak, kochaj siebie, kochaj innych, wiesz, to chyba jest taka naczelna zasada. A więc, drodzy Państwo, droga Agato, jednak emancypacja ma przed sobą jeszcze kolejne kroki, jest co robić. Przyszedł czas, jak rozumiem, na emancypację intymności, emancypację seksualności, która już oznacza coś więcej niż ewentualność posiadania więcej niż jednego partnera w życiu. Lecz oznacza no, jakieś takie przemyślenie na nowo roli seksualności. Zgadzam się, że w relacjach intymnych jest klucz w ogóle do relacji płci i że jesteśmy bardzo obciążeni no, takimi infantylnymi bądź anachronicznymi stereotypami związanymi z seksualnością. To jest duży temat, może jeszcze kiedyś o nim porozmawiamy, o seksie w ogóle. Tymczasem nasza już dzisiejsza audycja dobiega końca. Usłyszymy jeszcze piosenkę na koniec. Za chwilę Agacie oddam głos na pożegnanie się ze słuchaczami, bo nasze audycje są no, jednak dla naszych gości, to znaczy oni są najważniejsi, mimo że ja dość dużo gadam, więc jakby przesłanie finalne jest tutaj ważne i potrzebne. Gościem bądź gościnią była pani doktor profesor Agata Araszkiewicz, mieszkająca obecnie w Brukseli, zaangażowana działaczka, literaturoznawczyni, feministyczna, osoba bardzo ceniona, rozpoznawalna, znacząca na tej arenie feministycznej w Polsce, ale także międzynarodowo. To już tak jest, proszę Państwa, że wielu Polaków bardzo ważnych, znaczących mieszka za granicą i nie są dostatecznie widoczni i widziani w swoim kraju. Agato, ostatnia minuta dla Ciebie, jakby na podsumowanie, na zwrócenie się do słuchaczy obecnych i przyszłych, bo większość jednak nas teraz nie słucha, bo będzie słuchać to, czy oglądać długi czas po nagraniu, może nawet lata po nagraniu, bo takie mamy teraz techniczne możliwości, że to wszystko zostaje w internecie. A więc ostatnia minuta dla Ciebie, bardzo proszę, a potem gramy piosenkę, ja się już z Państwem żegnam, do zobaczenia za tydzień. Bardzo dziękuję Janie, dziękuję bardzo też za tą rozmowę, a może na koniec powiem coś takiego, że zwrócę się do patronki właśnie tutaj naszej dzisiejszej audycji, patronki też radykalności, ale też projektu intymnego, który ci stale występuje w jej wierszach, Zuzanny Ginczanki i właśnie jej radykalności, to znaczy bądźmy radykalni. Myślę, że to jest właściwie taka rzecz, którą możemy zaoferować sobie i przyszłości, żeby tak jak gdyby konfrontować się z rzeczami i na nie odpowiadać i tworzyć właśnie takie wzorce, które jak najwięcej w stanie rzeczy są ująć czy przewartościować, nie ograniczać tych propozycji, właśnie je tak jak gdyby rozszerzać, może nie rozhistoryzowywać, to jest też takie ulubione moje lakanowskie słowo, prawda, ale może i w pewnym sensie rozhistoryzować po to, żeby z tego nadmiaru wypracować właśnie takie ścieżki najbardziej pełne, ujmujące jak najwięcej rzeczy. Ginczanki, patronki radykalności, właśnie wrócę jeszcze do figury Chominowej, na
na koniec, o której mówiłeś, ta figura hominowej, gdzie dzisiaj nie musimy niepokoić się, czy ona właśnie to równoważy, to imię, czy los ginczanki, bo ginczankologia jest tym fenomenem w procesie i ta figura hominowej mówi nam po prostu o tym, że w badaniach polskich nad Holokaustem dzisiaj odrzucamy bardzo silnie kategorię świadka. I prawda, mówimy o jakiejś takiej skali, dużej skali okrucieństwa, z którą trudno jest nam się zmierzyć. Właśnie nam jest się zmierzyć wobec naszej polskiej wyobraźni, naszej polskiej historii, też poczucia cierpienia, a jednak jest to chyba nieodzowny krok, który należy wykonać. A więc tak, właśnie nie bójmy się właśnie ani swojej winy, ani wstydu za tę winę, ale przede wszystkim nie bójmy się jakichś śmiałych naszych projektów, nie bójmy się być radykalni. Jeżeli można to jakoś tak podsumować, to ja właśnie tak bym chciała to zrobić. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś... Dziękuję bardzo. Będziemy radykalni. Specjalnie dla Ciebie, ale zwłaszcza dla siebie. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Reset Obywatelski. Well then, c'est pour Patrick Human again and again and again. Original MC tout terrain, un 4x4 sur la version. Pour partager du bon son avec émotion, voilà ma mission. Et ce n'est pas d'une récréation, nanana 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 nanana. Écoute ça. J'en ai franchi des frontières, mon ami traversé des galères. Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire. J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, jamais bloqué par une barrière. J'ai joué dans les petits clubs et pour les milliers de supporters. Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires. Des petites scènes sans sono et même dans les ciné. Plus d'une fois j'ai halluciné. Qu'est-ce qu'on fait pas pour la promo? Chauffer le public dans un sauna. C'est allé dans le mur comme Sénat. Asséné des punchettes pour laisser les massifs sonner. Victime d'insomnie pour au moins 2-3 soirées. Si t'as du que t'éraille, c'est à toi de te faire soigner. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Alors écoute ça, je ne suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dans mon souterrain, tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dans mon souterrain, tourné vers le lendemain. Un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout. Et c'est déjà un bel atout. Sur la terre, le bitume ou même dans l'amour. Aborde tous les sujets sans aucun tabou. Toujours à gauche, à droite, à chercher le groove adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes. Que ce soit du funk dans un squat ou du reggae à coups de watt. Le 4x4 MC emprunte même les routes étroites. Quand on me demande où j'habite, je réponds sur la scène ou en studio. Parfois même tu peux m'entendre à la radio. Je vais te donner un tuyau. Et si tu n'es pas idiot, pour me retrouver, tu simplement le fil du micro. Well then, go 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 why. Well then, go 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 why. Well then, go 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 why. Well then, je suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Sachant tout terrain tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Sachant tout terrain tourné vers le lendemain. Yes, I am original, c'est humain, sans drague à ma fille, MC. Drague à ma fille, veut dire débrouillard. C'est la technique vocale, c'est le poteau. Quel style, 4x4 égale tout terrain.